Wielki sukces odniosły zawodniczki Wiktorii Aglomeracja Wałbrzyska na międzynarodowym turnieju halowej piłki nożnej w Grodzisku Wielkopolskim. Zawodniczki jako jedyne z trzeciej ligi zakwalifikowały się do finału tegorocznego turnieju oraz jako jedyne reprezentantki Dolnego Śląska. W pierwszej czwórce oprócz Wiktorii AW znalazły się zespoły drugoligowe z Sianowa, Tucholi i Grodziska. W turnieju brała również reprezentacja Ukrainy. Podczas trzech dni rozegrano 104 mecze, które wyłoniły finalistów, a potem zwycięzców. Nasze dziewczyny dzielnie walczyły w grodziskiej hali, jednak w samym finale już nie zdołały pokonać swoich przeciwniczek i zajęły czwarte miejsce. Ten wielki sukces okupiony został 5 kontuzjami, w tym 2 szynami i gipsem na rękach. Z kolei drużyna występująca pod nazwą przeciwnika ligowego Wiktorii, Lux Ziemia Lubińska, okazała się składem kadry Dolnego Śląska z dziewczynami z całego województwa, w tym z Wałbrzycha. Kadra nie poradziła sobie w pierwszych fazach turnieju i ostatecznie zajęła miejsce piąte tuż za drużyną Wiktorii AW. Miejsce czwarte, pierwsza drużyna Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska. Może jeszcze jedna do pomocy, jako że jest puchar, piłki i dyplom. Gratulacje, brawo. I już się zdołane, nie dobrze się kończy. Twardogóry, tak jest. I piłeczki. Proszę bardzo. Czy ktoś odwrócił? Tak. O. Teraz się zasłaniać. Oprócz otrzymanego wspaniałego pucharu za czwarte miejsce, nasza golkiperka Patrycja Urbańska została najlepszą bramkarką turnieju. Patrycja Urbańska z Wiktorii, z pierwszej drużyny Wiktorii Aglomeracji Wałbrzyskiej. Do tego tytułu kandydowała również Anna Kierała z Wałbrzyskiego oraz Marta Babicka z Kuba Tuchola.
Nasze piłkarki po 4 dniach do Wałbrzycha wróciły z wielkim sukcesem i wywalczonymi nagrodami. Niewiele do szczęścia zabrakło Dagmarze Najbuk, aby została królową strzelców. Ostatecznie jednak znalazło się na 3 miejscu w tej kategorii. Nie zabrakło również przepięknie strzelonych bramek, a do tych najbardziej widowiskowych w wykonaniu zawodniczek Wiktorii można zaliczyć bramkę strzeloną z przewrotki w wykonaniu Natalii Marszałek. Zdobywczynie 4 miejsca to Patrycja Urbańska, Emilia Dolata, Marta Bedra, Natalia Marszałek, Dagmara Najbuk, Karolina Ryl, Małgorzata Kałużna, Justyna Krajewska, Anna Sławińska, Izabela Gurtowska, Nikola Foryś, Agnieszka Oryn, Paulina Zadura, Roxana Tokarczyk, Karolina Janicka, Beata Kossakowska, Adrianna Skrobiś, Angelika Galant, Paulina Lizurek i Dominika Kilarska.